Dzisiaj rocznica szczególna dla wielu mieszkańców tej ziemi, dla rodzin, osób, które musiały opuścić Polskę i udać się na nieludzką ziemię. My jako władze samorządowe wspominamy każdą z wywózek po to, żeby też uczcić pamięć o tych osobach. Temat dla nas też ważny, bo właśnie z tego miejsca znajdujemy się blisko torów, były wywożone osoby na Syberię. Dla mnie jest to taki moment też szczególny, gdyż i moja rodzina, rodzina mojej babci była wywieziona na Syberię. I też pamiętam opowieści babci właśnie z tych lat, tułaczki po nieludzkiej ziemi, jak były to ciężkie czasy i dzisiaj nam, młodemu pokoleniu, ciężko sobie może uświadomić, że takie były trudne czasy, to były czasy walki o przetrwanie. Ja byłem w brzuszku mamy i brata i stryja wywieźli tam razem. Stryj zginął, mama tam zmarła. To ja najmłodszy jestem, już mam 80 przekroczone. Pamięć trwa oczywiście i jak zwykle Sybiracy w każdą rocznicę zbierają się od 2 lat tutaj pod tablicą pamiątkową, a co roku pod pomnikiem, który znajduje się w Dolinie Pamięci przy Kościele Miłosierdzia Bożego. I w każdą rocznicę zapalamy znicze, wspominamy tych, którym nie dane było wrócić z wywózki i modlimy się również za tych, którzy odchodzą. Niestety co roku jest nas coraz mniejsza grupa Sybiraków, ale staramy się, dopóki możemy, dopóki trwa Związek Sybiraków, staramy się zachować pamięć o tych wydarzeniach tragicznych dla Polski. I oby się nigdy nie powtórzyły. No tak, 82. rocznica pierwszej zsyłki na Sybir faktycznie w dużym stopniu, ogromnym stopniu dotyczyła tutaj mieszkańców ziemi łomżyńskiej. My jesteśmy winni pamięć, bo rzecz jest niewyobrażalna, żeby za bez winy, tylko za to, że jest się Polakiem, tylko za to, że stanowiło się wtedy, nazwijmy to taką elitę intelektualną czy inną, tak ucierpieć czy oddać nawet swoje życie tak naprawdę za Polskę, za wolną Polskę. Sięgnę pamięcią do czasów, kiedy pracowałem w Śniadowie, gdzie udało się zaprosić do Polski rodzinę państwa Pokropowicz, córkę zesłańca z mężem, z dziećmi. Oni w Śniadowie znaleźli swoje miejsce stałego pobytu. Udało się dla nich przygotować dom, który jest w tej chwili ich własnością. Udało się im pomóc w znalezieniu pracy. Młodzi ludzie podjęli naukę. Dzisiaj tutaj w Śniadowie mieszkają, czują się w pełni Polakami i są, myślę, że przeszczęśliwi z tego powodu, że udało im się pomóc. Na pewno jest jeszcze wiele rodzin, wiele osób takich, które takiej pomocy oczekują i tutaj to do nas należy, do samorządów, myślę, w szczególności, żeby ten temat podjąć i żeby tym ludziom pomóc na ile jest to możliwe.